Hej moi drodzy, witam was serdecznie, z tej strony Shiro, witam was w kolejnym odcinku z Darkwood. Dzisiaj chciałbym sobie delikatnie tutaj zrobić porządki w bazie. Bo widzę, że teoretycznie nasze tutaj zabudowania nie mają żadnego sensu. I stwierdziłem, że może jakoś nam się uda to poprawić. Dobra, słuchajcie, plan jest taki. Dobra, tłumaczę. Teoretycznie moby zawsze, ale to zawsze próbują wcisnąć nam dany sprzęt do środka, prawda? No i wszystko byłoby fajnie, pięknie, gdyby nie jeden szkopuł. Jakbyśmy to zrobili w ten sposób. O, dokładnie w taki. To moby w teorii nie dałyby rady tego wcisnąć. Jakby ta szopka się zahaczyła tu, to już w ogóle byłoby fajnie. Zobaczymy, czy to się uda. No nie wiem, czy to nie delikatnie. Oj, chyba się nie uda. Jak to popchniemy do środka jeszcze? Tak, to się wciśnie. Chociaż w teorii i tak nie powinno jakoś tam tego zrobić. Ale ja mam jeszcze inny pomysł. Możemy to wyciągnąć. To wyciągniemy. Damy tu jeszcze krzesło. Damy tu jeszcze krzesełko, które będzie tu blokować delikatnie przynajmniej. I zwiększy nam... No właśnie, co nam zwiększy? Zwiększy nam szerokość teoretyczną. Tylko widzę, że... to jest chyba, kurde, tak celowo zrobione. No, to jest celowo zrobione. Nie da się tak zrobić. Uj. Dobra, czyli lipa. Krzesłem wyszła lipa. Ale dobra, no to możemy zostawić tak, jak było w sumie. Czyli po tej stronie. No nie ma opcji, żeby to wcisnąć. Tam się ładnie zablokowało. No choćby chuj na chuj ostaną, nie ma opcji. A może i jest opcja. No dobra, jednak jest opcja. Czyli szukamy jeszcze czegoś innego. W ogóle tak sobie teraz pomyślałem. To nie, to nie wyjdzie. Zobaczmy jeszcze przy okazji, czy przypadkiem tamta szafka nie jest wyższa od tej szafy. Wyższa, dłuższa. Tak też może być. Jest chyba nawet węższa. Tak, jest węższa. Jest cholera węższa. No to też fajnie zrobili twórcy, naprawdę podziwiam. Celowo, żeby nie dać, żeby nie można było tego zrobić. A lampa? Kurde, zastanawiam się, jak to można odegrać. Jak to można odegrać? Bo tu nie ma sensu. No nie, no jedyną sensowną sytuacją, jedynym sensownym podejściem tutaj jest właśnie zrobienie tak, jak było wcześniej. Szkoda. Naprawdę szkoda, bo to by było naprawdę bardzo fajne. No można wejść, kurde, można wejść. Chociaż... Jakby tam się jeszcze włożyło krzesło, to może by się przyblokowało. Zobaczymy. Może i się uda. Może przynajmniej będzie ciężej. No nie, nie jest ciężej w żaden sposób. No i teraz naprawdę nie wiemy.
Naprawdę nie wiem. Jak wypniemy tu krzesło, to za to z drugiej strony będzie problem. No i idzie to przesunąć, naprawdę idzie to przesunąć bez problemu. Myślę. Dobra, nieważne. Na razie zostawimy to tak jak było, i tak jest chyba ciężej przesunąć niż było wcześniej. Tutaj dopiero pod pewnym kątem w teorii można to przesunąć. Jeżeli będą pchali tu, to nic z tego nie wyjdzie. No zobaczymy. Dobra, co ci nasi trzej mają do sprzedania tym razem? Witam panów. Tak, grzybek, trochę złomu. Złom sobie na pewno weźmiemy. Czerwone jajo. Podobno czerwone jajo też coś daje. Kupimy sobie na test, bo tego jeszcze nie testowaliśmy. Magazynek oczywiście też kupujemy. Gwoździe standard. Może trochę desek. I te deski się będą tutaj przydawać teraz naprawdę, bo... I mobami tutaj to jest naprawdę porażka. Jak to wygląda? Mamy to czerwone jajo. Zobaczymy, czy da się to ugotować. Pierw. To jest gotowanie. Da się ugotować. 1600 esencji. Uuu. Teraz ja żałuję, że tego czerwonego jaja nie brałem. Naprawdę żałuję. Bo to sporo daje. Czerwone jajko jest super. 1600 esencji. Kto to słyszał? Kto to słyszał? No, dobra. Tak, noże możemy w teorii posprzedawać, bo to nie jest mój typ broni. Ewidentnie nie jest mój typ broni. Kamyczki nie, bo oni tak tego nie kupują. Dobra, tylko noże jeszcze możemy sprzedać. To sprzedajmy im to i będzie święty spokój. Handluj. No i tak zawsze na plusie. Kolejny złom. Oczywiście, który biorę. Grzyb taki sponiewierany. Alkoholu nie macie, prawda? No nie macie. Dobra. I tak zostanie. Co my potrzebujemy, żeby zrobić sobie siekierę? Groźna broń. Kija. Zdobyć tej kij to jest coś nierealnego w danej sytuacji. Dobra, deski zostawiamy. Flary, złom. To sobie możemy zrobić jeszcze tylko jeden wytrych. Wierzę, że nam więcej nie potrzeba. Pigułki są. I reszty chyba już nie potrzebujemy. Dobra, idziemy na wyprawę. Dziś sobie pójdziemy na południe. Jakieś mam przeczucie, że może tutaj coś znajdziemy ciekawego. Oprócz trupów? Coś? To może być ciężko. O! Magazynek. Ruina. Ruina jest tu. Nic nie było. Drewniane drzwi. Czuję silny zapach benzyny. Wspomnianą łatwopalną substancją. Mam pomysł.
Zrobimy pierwsze boom w tej grze. Znaczy, no już nie pierwsze. Pierwsze to już było wczoraj. Dobrze mówię? Wczoraj czy przedwczoraj? Dobra, te beczki DNC wezmę. Nie przeszkadza mi to. Zadziałało nawet. Nawet zadziałało. No, te peczuszki mogą się przydawać w sumie. Dosyć długo się palą. No i to jest w skrzynce. Kolejne bateryjki, jej. Drut, pigułki i szkielet pistoletu. Czyli coś, co by nam się nie przydało w tej chwili. Przynajmniej w tej chwili. Szkielet pistoletu możemy sprzedawać chyba bez problemu. Ruinka. Kolejna ruinka. Drewno i deski. To się przyda. Zgenerator. Nawet ma deko paliwa. Grzyby. Coś tam jest. Ryzykujemy. Tu w ogóle jest, tu są drzwi. O, 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 o. Gnoju. Cholerne kąsacze. Cholerne kąsacze. Nienawidzę kąsaczy. Nienawidzę kąsaczy. Kurde, nie wiem, czy wchodzić, czy nie wchodzić. No wchodzimy, no trudno, zawsze zginiemy. Z 10. Cholerne kąsacze. Dziady jedne, no. Łopata, uuu. Dużo amunicji zużyliśmy. Rększybki są. Śmieci kolejne. Lampy. Krzesło, przeszukaj. Brak miejsca w ekwipunku. Really? No bez jej. Znaczy nie było tutaj warto wchodzić, no bo nie za magazynek, który nam by się przydał w nocy. No tu też były drzwi. Jezu, ale jestem lama. Ale jestem lama. Że tego kąsacza to nie widziałem. Dziwne. Dobra, ja to szybko zaniosę. Wydaje mi się, że to nie jest aż tak daleko. Nasza baza. Mam jakieś tapsy? Mam tapsy. Żeby było szybciej. Uhuhu.
A przeszukana już. Ej, ale mi się wydawało, że to było na zachodzie. A nasza baza była na nie. Oszukali mnie. Tam było podobne. No, ale jestem lama. Totalna. Byłem blisko domu, tylko raz straciłem. Kurde, zapomniałem agregatu wyłączyć. To już lama totalna. Lama la lam. Ale lama. Deski, butelki, szkielety. To. Dobra, i to zostawiamy. Ale jestem lama. Nie wyłączcie agregatu. Tyle benzyny żeśmy stracili. I tak patrzę, że ta dawka jeszcze jest realna. Ta daweczka jest realna do zrobienia. O nie. Jak widzę to gówno, to już wiem, że coś tu może być złego. Kurde, no że tego generatora nie wyłączyłem, nie mogę sobie darować. Naprawdę. Tyle cennej benzynki poszło psu w dupę. Szukano, szukano. Dobra, sobie krzesło weźmy ten zegarek, bo on jest warty 150. I zawsze coś. Wszystko zebrane, tak? Tak. Okidoki. Idziemy znów na południe. Może na południowy zachód nawet. Z tego co widzę, to są same ruiny. On się podniesie, prawda? To dziwo nie. Antidotum, butelki, alkohol, zapałki. Masz aż ty gnojku. To sam łańcuch ci lata. Au. O, dawaj łańcucha. Któryś się burek z łańcucha zerwał? Dobra, metalowa rurka, benzyna i materiał, który nam się już niestety nie przyda. Dziwny piksel. Już byliśmy. Tam to się lata. Kąsacz. Kąsa. Tak to mi się tam nie spieszy. Otwórz. Aha, trup, otwórz. Nigdy nie otwierajcie trupów. I to dosłownie. Nie otwierajcie trupów. Są grzyby. Sporo drewna. Widzę, że tutaj gra naprawdę wzięła sobie do serca to, że no ogólnie tego drewna tutaj idzie jak cholera. Trupek. I tyle fajnych przedmiotów, których nie wezmę. Wezmę sidła tylko, no i może pocisk. No i drewno niestety zostanie. Niestety tyle drewno zostanie. Wielkie jezioro. Same nowe lokacje. Ale dziwo, myślałem, że będzie więcej tej mobów, wiecie? O, powiedział w końcu, wykrakując moba. I co, ja sobie z jedną taps, jednego tapsa sobie wezmę. Nie zbiednieję. Nie zbiednieje, a może przeżyje. Ładuj sobie stominkę szybko.
Idziemy za tym burkiem. Jest burek. To jest nasza baza? Really? Ej, nie, to burek, ja cię muszę zabić. Sorry, burek, ale musiałem. Nie mogę sobie pozwolić, żebyś tak blisko naszej bazy latał. W sumie to... No to mogę rozdać tu. Dobra, kolejna benzyna, trochę tego, trochę tamtego, no i już mamy prawie full eku. No drewno też możemy tam zanieść, to nie jest problem. Zanosimy to tu. I z burka trzeba mięsko zebrać. Idziemy to szybko gotować jeszcze. Oczka zamykać się. Gotujemy. No już połowa za nami, ponad połowa. Tak powiem, większa połowa. Dobra, to możemy odłożyć. Mamy prawie fulę kup tutaj w naszym inventory głównym. Au. Dzięki. Perka nam się odpaliła, na szczęście. W tym trupie już nic nie było. Rozumiem, rozumiem. Dziura. No, mięso. Dobra, nic tu już więcej nie widzę. Idziemy się przygotowywać do nocy. A jestem strachliwy. Musimy zrobić dosyć sporo sideł. Myślę, że na tym będę opierał swoją obronę dzisiaj. Takie mam kurde wrażenie. Dobra. Więc tak. Robimy dużo sideł. To raz. Tu jedno już leży. Tu jedno już jest nawet. Sidła robimy. Ile wlezie? Czuło nam na 4 sztuki w teorii. Tak, walniemy jedno tu. Walniemy jedno tu. Jak będzie ktoś się spróbował zbliżyć do tego rogu, żeby to przesunąć, to w automacie zostanie walnięty. Mamy jeszcze dwie sztuki sideł. Myślę, że dobrym pomysłem będzie zostawienie tutaj tych sideł. Jeszcze jedno zrobimy. Jeszcze jedno zrobimy. Na pewno sobie te butle też pozbieramy. Okej. Jak odblokować tutaj to? Tego nie wiem. Tego kurde nie wiem. Dobra, jest 18, więc powoli możemy się zaczynać bunkrować. Tutaj dajemy jeszcze jakieś krzesło, żeby słyszeć w razie czego, że ktoś idzie. Myślę, że to wszystko tutaj. Jeszcze nie chcę odpalać. Kurde, nie chcę odpalać. Dobra, jedne sidła położymy tu.
Wejdę, wejdę. Na pewno dużo gwoździ, dużo desek. A co mi tam? Paliwa mamy sporo. Tylko jeszcze jakbyś sobie może wziął. Postawił to nieco. Barykada. I robimy sobie jeszcze jedną. W ogóle właśnie, powiedzcie mi, czym się różni pułapka łańcuchowa od sideł? Bo nie wiem. Nie mam zielonego pojęcia. No i znów się w nocy spotykamy. Kurde, no. Oj, będzie ciężko. Coś mi się wydaje, że będzie ciężko. Postaram delikatnie jeszcze przyłożyć. No. Dawaj ten lampion. Żeby on tu nie przeszkadzał. W razie W. W razie W. Dobra. Mamy cały widok na... O kurde, ale sideł nie postawiłem. Stawiamy. No. Czemu żeś nie postawił tych sideł? Cicho wszędzie, głucho wszędzie, co to będzie, co to będzie. Dobra, benzynkę mamy tutaj. Te butle możemy zostawić w teorii, są niepotrzebne. A. W sumie możemy zrobić też kolejny pancerz w razie czego. O, wierzę, że mi się przyda akurat teraz. Co tu się dzieje? Coś się tam tłucze. Coś się tłucze. Krzesło było ruszone chyba. Chyba coś wpadło w pułapkę. Trochę ich dużo. A chyba się razem napierdzielają. Kurde. Pierwszy raz się o mnie biją. No, chyba się zbliżają. Nie, no da się tłuką barany.
Nadal się barany tłuką. Nie, to nie może być takie proste. Nie wierzę w to, że to będzie takie proste. Ja się tu na jadkę szykowałem, halo. No bez jaj. Zostały 3 godziny. Zdwoją krzesło. Gdzieś tutaj są. No bez jaj, to było takie easy, że to szok. Najłatwiejsza noc. Serio, najłatwiejsza noc. No zaraz coś mi wyskoczy na ryj, kurwa, i koniec, game over. Ale nie. Tak, przesunęło krzesło coś. Dzień 19. Kochani, przetrwaliśmy. O dziwo, przetrwaliśmy. Dobra, ale resztę to już zobaczymy sobie w następnym odcinku. Pamiętajcie o subskrypcjach, komentarzach i ocenie filmu. Ja sobie tu rozbrajam. Pamiętajcie również, że na stronie Spóki Silo macie harmonogram Discorda oraz wszelkie informacje o kanale. No, tak jak myślałem, na jedną pułapkę się złapali, gnojki. A tutaj się nie złapali, o dziwo. Tylko na tą jedną. Dobra, ale to nie przeszkadza, już agregat wyłączam na zaś. Dobra, ale ja się tu z wami żegnam. Trzymajcie się. Hej, hej.